Thank you. Te byku. Pan ci daj spróbować, weź pół. No. Co? No, sztos. Daj pana. Obawiałem, że mi nie będzie smakowało tak jak w zeszłym roku, nie? No. Może nie będę ci mówił, ale chciałbym, żebyś ją porównał do tej poprzedniej kanapki dzisiaj. To jest psychiatryk, nie? Mm. Pizzacja, stracciatella, mortadella, pomidorki. Siódme niebo na ziemi. Jeśli wy... Picobello. Chłopak się spocił, nie? Jak prawdziwej mortadelli doznał. To było to. Ale to wszystko na dzisiaj, proszę pana. Bardzo dobre. Miała być ostatnia wieczerza, to będzie. Zupełnie nie smakowała jak mortadela, jak mama robiła w jajku i bułce. No i kolejna kolejka. No ale czegoś się nie robi dla jedzenia, nie? A gdzie my jesteśmy? W Sfoglia Rina. I tu są jeden z lepszych past w Bolonii. Przekonamy się, bo w zeszłym roku z prawdą tu nie byłem. No ja nie pomieszczę sam wszystkiego, a tu mam towarzysza godnego mnie, więc damy jakoś radę. Jest tu głośno, a my w 3 minuty to opędzlowaliśmy. No. Serio, 3 minuty. Rosołek przepyszny, czysty taki bulionik, a lasagna rozpływała się. No językiem byście to poruszali i nie była ciężka, nie? Taka tłusta. Dominik mówi, tak jak matka w domu zrobiła lasagne, to nie umieliście wstać z łóżka. Nie no co ty, moja mama to będzie oglądać, no zaraz mnie zjedli, bo tam... Dobra, tam... Pani Basiu. Nie no, była dobra. Ale nie tak dobra jak twojej mamy. No tak, wiadomo. No. Rozpływała się pod tym, pod językiem, także no potarda. Te tutaj bezalkoholowe piwa, zajebiste. No i czekamy na deser, który jadłem w zeszłym roku i był petarda, więc mam nadzieję, że tutaj będzie chociaż połowie dobry, żeby ten gościu posmakował. Zobaczymy. Tych dobroci. Jest dobre? Zajęcie. Mówiłem ci, kurwa. Mówiłem ci. Lepsze od brownie? A nie. Ale od Klaudii nie? Nie, od Klaudii nie jest. Ale jest strasznie podobne. Takie mokre środki. Lepiące się. No, taka konsystencja inna, nie? Mega. Ciortatine Rina, polecamy każdemu. Boskie to jest. Dominik oczekuje w punkcie docelowym i to możemy nazwać ostatnią wieczerzą, bo ja już tu byłem w zeszłym roku i no Dominik chyba nie będzie w stanie opisać, w jakich skowronkach tutaj siedzę i jak ja wyglądam, wiedząc co mnie tu spotka. Zobaczcie sobie, tu mamy menu win, sobie jakiś winkow weźmiemy do tego, do kolacyjki, żeby się lepiej trawiło. Ale zobaczcie te pizzę. To jest pizzeria de Galerii, Pizza Art i ta nazwa jest adekwatna do pizzy, jaką serwują. W Neapolu nie jadłem najlepszej pizzy, myślałem, że jadłem. Co ty? Przyjechaliśmy później tutaj z Klaudią, po nie wiem, 2 miesiącach i brałem tą Piemontę z sosem miodowo-musztardowym, czarną truflą, parmigiano reggiano, kuźwa kozak. No ale tutaj z Dominikiem sobie zamówimy dzisiaj pizzę de Galerii, sygnowana nazwą tutaj restauracji, więc 52 Juraski. No co tutaj mamy? Baked Cavio Cazzolo, nie wiem co to jest. Pomidorki wiśniowe, jakieś kurczę, cytrusowe owoce, tutaj wagyu, czyli ta wołowina zajebista i zajebiście droga. Właśnie to, co chciałem zjeść, to jest to. Ty chciałeś zjeść steka, tak. A tu będzie na pizzy. No i tutaj pierś z kaczki to chyba weźmiemy, no ale no naprawdę, ktoś będzie w Bolonii i nie zahaczy tego, to ja wam daję swoje słowo, że się tu nie zawiedziecie, nie? No, tak się kaszle, Dominik. The best one. Oh my god. No to, taką pomarańczą czujesz, nie? Co, nigdy bym nie powiedział, że do pizzy za 200 ktoś będzie sypał crunchy psy, nie? Thank you, was. Serio, pizza za 200 z crunchipsami, nie? Te crunchipsy są pływać. To no mówię, te crunchipsy, nie? Że widziałem, jak paczkę otwierał tam na zapleczu, normalnie crunchipsy otwierał. Przeterminowana byłaś. No serio. I wam pokażę te brzegi. Może środek pokaż po prostu. Od środka. Środek to mam tutaj. Proszę bardzo, kaczuszka i pomarańcza. A w środku, w brzegach... Ty gadasz tak, jakby to wino było mocne, Dominik. Nie, a skąd? A widać po mnie? Na pewno ona nie ma alkoholu. Mati, widać po mnie? Jest czerwona jak burak. Mati, widać po mnie? Jest czerwona jak ten obraz. Co ty mówisz w ogóle? Lepiej kameruj tutaj, zobacz. W środku jest ricotta, w brzegach. Schowana, proszę bardzo. O, jest ciepła. Jest ciepła. Jak cała pizza generalnie. I co sądzisz o tej pizzy? Ciasto jak? Mi się wydaje, że no, ciasto fenomenalne, mi się wydaje, że ta jest dużo lepsza, znaczy dużo. Od tej droższej, lepsza, nie? Od tej droższej, no. Mimo wszystko tam... Przez to mięso, według mnie wyraźnie tą kaczkę czuć, tak. Chociaż... Gdybyś mi nie powiedział, że to kaczka, nie wiedziałbym, że to kaczka, tylko jest takie bardziej mięsiste, nie? Takie... A tam był fajny bajer, ale... Jeśli chodzi o jakość, to ja tak obstawiam, że to będzie troszkę przerost formy na ten siup, ale warto było spróbować. Chciałem spróbować, ty chciałeś spróbować. Jak najbardziej. Dobra, to jemy, bo jeszcze jedna nas czeka. No właśnie, właśnie. My jesteśmy debyściaki, bo mamy godzinę, już wam pokażę, 21:50. Pytam się pana, do której kuchnia? I on mówi, że do 22:00. No więc co zrobiliśmy? Długo się nie zastanawialiśmy, wzięliśmy tą pizzę, co w zeszłym roku wziąłem. I myślę, że ona tutaj wygra ranking. Serio. No i the best one. Tatar tutaj jest. Ricotta. W takich jakby śnieżkach. Trufle i sos miodowo-musztardowy. Jak to pachnie, nie? To jest niesamowite. Rachunek wygląda tak. Więc macie dowód, że trzy pizze zostały zjedzone. 129 euro. Nie było warte każdego Juraska, co? Jak najbardziej. Witamy, właśnie przyjechaliśmy do przepięknej Florencji. No i tutaj już pierwsza destynacja za nami. Kawkę wzięliśmy sobie w maku zimną. A pierwsza destynacja to jest lampredotto, czyli żołądki wieprzowe, kanapka z żołądkami wieprzowymi. Coś dla fanów podrobów, tak jak my, wątróbka, flaczki. Salceson. No ja mam do salcesonu trochę, tam wiecie, ten teges, ale idziemy skosztować, dajemy wam znaka. No i tutaj lampredotto, czyli te flaczki wołowe, nie wieprzowe. Więc nie wiem, czy was wcześniej nie wprowadziłem w błąd. Ja już zadłem połóweczkę, Dominik je tą drugą kanapeczkę. I jestem ciekaw, która lepsza. Obstawiam, że ta twoja będzie lepsza, bo tu te flaczki są gotowane, są bardzo dobre, ale to jest buła z flaczkami, z jakimś tam sosikiem i nawet nie wiem, z czego on jest. Co, wymianka? Tak, wymianka, a tu jest bardziej pikantne, takie aha, fajne. No. Pikantne, dobra. Konsa lecz. Konsa? Jak się żulu gadać? Bratku. No, gada. Może usłyszałeś gdzieś tam po prostu i no. Załapałeś. Fajnie, fajnie piecze. No ta koszulka streka tu ci nie pasuje do tego wypadu, wiesz? Do żywo. Co? No nie jesteś fit. No w sumie nie. A w sumie jesteś fajny i tłusty. Jesteśmy z Dominikiem teraz na Central Markecie. To się nazywa Mercato Central. W Hiszpanii i we Włoszech często są takie markety. Ten jest bardzo spory, ma kilkadziesiąt, chyba 40 000 opinii na Google. Weszliśmy tu, żeby wam go pokazać, ale jak zobaczyliśmy te pyszności, tutaj jest Toskania, jest ich sporo. Steki, mięsa różne, owoce morza i inne rzeczy tego typu, jakieś oliwy i tak dalej. No to postanowiliśmy coś zamówić i zrecenzować, no bo kurczę, trzeba coś pokazać, trzeba potem z czegoś redukować. Także ja już wam pokazuję, co zamówiliśmy i będziemy robić tasting. Co tam masz, Dominiczku, tutaj dobrego? Ostrygi, ja tego jestem najbardziej ciekawy. Już kiedyś jadłem. Nie, kiedyś już jadłem. Jak ci weszły? I gdzie jadłeś? W Warszawie właśnie. Byliśmy w takiej knajpie, gdzie była w ogóle cała deska różnych owoców morza. Jedne były grillowane, smażone i były też właśnie ostrygi, przegrzebki, tego typu rzeczy. I ja to dawno jadłem, więc już nie pamiętam nawet, jak to smakuje. Ja wiem, że to szybko się jadło. To zapadło w pamięć i niezbyt dobrze, bo jadłem w Warszawie. No. A tu mamy co? Frito misto, krewetki, co tu jeszcze jest? Na miejscu świeże, smażone, tam będziecie mieli na przebitkach, jak to wyglądało przed smażeniem. Więc ośmiornice, kalmar i kreweta. To jest no, coś pięknego, nie? To pachnie w ogóle fajnie, nie? No, to zajebiście pachnie. No dobra, to sobie weźmiemy kalmarka. Ja sobie wezmę łośmiornicę. No jak ktoś lubi owoce morza, to mi będzie mega smakowało, bo są świeżutkie, ciepłe, dopiero co wyciągnięte. Dojebane, co? No pewnie. No nie przedłużajmy tej wątpliwej przyjemności. Co ty gadasz, dobre będzie ty? Ja to wtedy opisałem, że to smakuje jak skarpeta, która leżała na dnie morza z 20 lat i ją gdzieś wyłowił. No co się stało? Nie smakuje panu? Nie, jest mało rzeczy, które mi nie smakuje i trzeciego podejścia nie będzie, te dole, nie? Specjalnością we Florencji jest wołowina, także stek a la Florentina, porcja położona jak na dwóch chłopów, winko, żeby się dobrze trawiło i specjalnością w Toskanii są też trufle, dlatego barpadele z truflami platują. Ja od 3 dni jem sobie co chcę, aż tego nie rozumiesz, jesteś głupi. Jadłem dużo steków w życiu, Dominik również, z tego co się wymieniamy doświadczeniami, sobie jakieś tam polecajki restauracyjne robimy. Jadłem steka u Nusereta tam w Dubaju, tego drogiego za tam, już nie pamiętam ile, ponad 1,5 koła. Jadłem w Zabrzu bardzo dobre steki, co się dziwię, że w Zabrzu są dobre steki, u kelnerów polecam, przenieść się do Katowic. Jadłem w wielu miejscach dobre steki, steki wagyu, różnego rodzaju, jakieś tam argentyńskie, nieargentyńskie, hiszpańskie i tak dalej. Ten jest top 3 steków, jakie jadłem w życiu i cena nie była wygórowana, bo za tego steka zapłacimy chyba, on kilogram ważył, więc to będzie około 90 euro, kilogram z kością, ale zobaczymy zaraz na Paragonie, był naprawdę sztos, a makaron był zajebisty, był taki domowy, myślałem, że będzie ta trufla, tak, trufla jest jako dodatek do czegoś, często wychodzi naprzód i wszystkie smaki gdzieś tam znikają. Tutaj ta trufla wszystko zajebiście podkreślała, ale to ją było czuć. To był faktycznie dodatek, a nie jakiś tam główny składnik. I mięso porównaliśmy do tego, jakie, nie wiem, mama robiła w niedzielę obiad, jakieś rolady czy coś, zostawało to mięso, na drugi dzień robiła z tego pierogi. I te mięso właśnie tak smakowało w tym makaronie. Makaron al dente, do tego trufle, serek, pywota, nie? Zobaczymy, ile za wszystko wyjdzie, damy wam jeszcze znać, ale naprawdę tą restaurację polecamy z czystym sercem, a my się już po prostu zwijamy, bo trzeba odwiedzić stolicę Włoch i stolicę makaronów. Witamy się z Rzymem. Właśnie wysiedliśmy z pociągu, a najlepiej się przywitać. Ciao! Ciao! Hej! YouTube! Widzicie, panie nas tu ładnie witają. Najlepiej przywitać się z jedzeniem, a jedzenia tu jest sporo. Pokazuję właśnie Dominikowi pizzę na kawałki, która jest kultową rzeczą w Rzymie. O, ta wygląda kozacko. Nie możemy zaniżać standardów. 29 000 kroków jest prawie, więc musimy dzisiaj przebić barierę 30 znowu. Więc w 3 dni 90 000 kroków będzie. Co do jedzenia, powiem wam tak, uważam, że najlepsza kolacja do tej pory ze względu na stosunek miejsca, w jakim byliśmy, klimatu, tego gwaru, tego takiej włoskości, nie wiem jak to powiedzieć. No, Dominikowi chyba się podoba, z tego co słyszałem. Cena 70 euro za zabajone tiramisu. Pierwszy raz jadłem zabajone, zajebiste jest, takie specyficzne, taki jakiś aer koniaczek z czymś tam. To jest z 3 składników: likier, żółtka, jaj i coś jeszcze, tiramisu. To rozpierdoliło mi głowę po prostu. A co do carbonary, jak oceniasz? Bardzo dobra, chyba najlepsza carbonara, jaką w ogóle w życiu jadłem. No to ja wam powiem, że to bardzo dobra carbonara była. Z ręką wam na sercu powiem, że robiłem z Klaudią z miesiąc temu carbonarę pierwszy raz w życiu. Kupiliśmy tam ten pecorino chyba i grana padano. Jakieś tam 2 sery były, nie pamiętam. Nie chcę skłamać. To co się daje do carbonary, wyszła nam lepsza. Serio, wyszła nam lepsza, dlatego jestem z nas dumny. No i co? No a ta amarticiana była pikantna, fajnie pomidorowa. Makaron w ogóle, jak możecie zobaczyć na przebitkach pani, co tam kula cały dzień. No i jest ten najlepszy punkt Rzymu. Ja na pierwszym planie, a drugi Fontana di Trevi. Także zobaczcie sobie przebitki. To jest coś kolosowne jak dla mnie przy tym wymiankach i wszystko inne.